Czy wakacje zaczęły się od czegoś niebezpiecznego w bibliotece, bowiem będzie ona zamknięta z powodu skontrum? Wyjaśnijmy, czy to jest coś niebezpiecznego? To rzeczywiście tajemniczo brzmi, ale to jest najnormalniej w świecie inwentaryzacja zbiorów naszej biblioteki. Tu nas już pani uspokoiła. Proszę powiedzieć nam, to jest rzecz taka stała, która w bibliotece się wydarza corocznie, czy też takie dokumentowanie i przygotowanie tego całego archiwum to jest rzecz, którą się wykonuje, nie wiem, co jakiś czas? Na szczęście obowiązek nakłada na nas Ministerstwo Kultury raz na 5 lat, więc raz na 5 lat musimy zamknąć bibliotekę, bo to musi być w takich warunkach przeprowadzone i wtedy dowiadujemy się, ile mamy książek na półce, ile jest uczytelników i jaka jest sytuacja zbiorów w naszej bibliotece. Archiwizowanie czy też remanent jest nam bardziej bliskim słowem, a to słowo skontrum tyczy tylko i wyłącznie bibliotek? Tak, to dotyczy przede wszystkim bibliotek, również archiwa robią tego rodzaju skontra, ale to jest przede wszystkim termin biblioteczny. To proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała ta praca w tej chwili, w tym roku? Co trzeba będzie zarchiwizować, co przejrzeć, jakiej wielkości to są zbiory, jak taka praca na co dzień wygląda? Zbiorów mamy dużo do zinwentaryzowania, do sprawdzenia, do czytania, ponad 100 tysięcy, więc siłą rzeczy musimy zamknąć na pewien czas bibliotekę, bo to jest warunek. Nie możemy nic wypożyczać, bo musimy sprawdzić, gdzie dana książka w danym momencie jest. Mhm. Będzie to trwało do 10 lipca, czyli przez ponad tydzień i myślę, że się uporamy w tym czasie. Przed tym terminem informowaliśmy czytelników o tym, że biblioteka będzie zamknięta, więc tak sobie w cudzysłowie mówiąc brali na zapas książki, żeby na ten okres również mieć w domu co czytać. A oprócz tego mamy też inne placówki, które są otwarte, bo przypomnę, że skontrum odbywa się tylko i wyłącznie w tym momencie w budynku głównym. Powiedzmy, jak wygląda taka praca rzeczywiście nad tym archiwizowaniem i skatalogowaniem tego? To jest dosyć proste. Nasze książki zaopatrzone są w kod kreskowy i to jest jego taki numer inwentarzowy każdej jednej pozycji. Bierzemy czytnik i po prostu jedną po drugiej zczytujemy, te 100 tysięcy zbiorów zczytamy i potem się dowiemy, jak wygląda sytuacja. To jest raz na 5 lat, więc to jest taka rzecz, która długo trwa, bo na przykład inwentaryzacje, które odbywają się w sklepach, to właściwie w nocy, po Sylwestrze, po Nowym Roku się robi. Tutaj jest niestety sytuacja bardziej złożona. Musimy znaleźć, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Bywa tak, że nagle się okazuje, że ten sam numer inwentarzowy jest na półce albo i u czytelnika musimy ustalić, czy on jest naprawdę na półce, czy jest na... To są po prostu takie zwykłe błędy systemowe, które w tym momencie się wyprowadza i wiemy i mamy oczywistą sytuację. To skontrum sprzed 5 lat też pokazuje, jakie to są na przykład ubytki, jakie to są straty. Jakie to są takie też wskazówki pewnie dla Państwa po takiej analizie? Tak, oczywiście. Skontrum sprzed 5 lat jest takim punktem odniesienia. My sprawdzamy, bo w zeszłym skontrum, w czasie tamtego skontrum wyszło nam na przykład ileś braków, wydaje się, że ich nie ma, a one bardzo często się odnajdują. Bardzo często się odnajdują i to jest zwykle jakiś albo książka w książkę weszła, albo wpadła za regał. My je odnajdujemy w międzyczasie, albo na przykład czytelnik wyszedł i nie zostało to zczytane przez system, chociaż w tym budynku to jest bardzo trudne, bo my mamy bramki i tutaj to się nie powinno zdarzyć i raczej się nie zdarza, ale te książki, które były brakami w zeszłym skontrum, teraz okaże się, czy są rzeczywiście brakami i to są wtedy tak zwane braki bezwzględne, to jest też terminologia nasza biblioteczna, tylko nam znana i wtedy odpowiednie procedury są i pewne rzeczy musimy po prostu dokonać. A czy przy tej okazji też sprawdza się niejako jakość techniczną książki? No bo wiemy, że wiadomo, czytelnik jest w stanie różne rzeczy wyczynić, może się coś w książce połamać, można oderwać kawałek strony, czy raczej ta taka techniczna strona nie jest uwzględniana w tym momencie? Jest, to jest tak bardzo pomocne, to jest takie też porządkowanie, bo biorąc każdą książkę do ręki, czytując kod kreskowy, my ją bierzemy i widzimy, w jakim jest stanie. I bardzo często podejmujemy wtedy decyzję, czy ona już powinna być zubytkowana, bo na przykład nie ma zainteresowania, albo jest tak duże zniszczenie, że już nie warto naprawiać, albo po prostu dajemy do introligatora.